Raz. Witam was. Chcę wam powiedzieć o Jezusie, który jest Bogiem, Bogiem mocy, który nie jest żadną opcją religijną, bo takiego go poznałem. Poznałem Jezusa, który realnie ma wpływ na nasze życie. Kiedy oddasz Mu swoje życie, gdy pozwolisz Mu stać się Twoim najlepszym przyjacielem, On odmieni wszystko w Twoim życiu. Wiesz, ja go takiego doświadczyłem. Nazywam się Marek Cypliński i chcę wam powiedzieć, że kiedy planowałem samobójstwo w piwnicy, ze łzami w oczach otworzyłem swoje serce i zacząłem wołać do Niego: Jezus, jeśli jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Cię poznać, bo nie umiem już dalej żyć. I nie umiem Ci wytłumaczyć, jak to się stało, ale On zaczął mi odpowiadać. Jestem pewien tylko tego na 100%, że jak otworzysz swoje serce, to również i Tobie odpowie. Tobie odpowie. Jezus, żywy Bóg. Nie ma drugiego. Nie ma drugiego takiego jak On. Żadna religia Ci nie pomoże. Żadna religia Cię nie zbawi. Tylko relacja z Chrystusem, wiesz? Ja mam za sobą rozwód. Mam za sobą depresję. Głęboką nerwicę. Długi, które mnie przerastały. I nigdy w życiu bym sobie z tym wszystkim nie poradził, gdyby nie to, że w którymś momencie w tej ciemnej piwnicy spotkałem się z Jezusem. Spotkałem się przez otwarcie swojego serca. I tak samo, jak ja pojednałem się z Bogiem przez Jezusa, tak samo Ty możesz to dzisiaj zrobić. Bóg pokazał, że jest dobry, gdy stworzył Adama i Ewę i posadził ich w ogrodzie Eden. I zesłał później Jezusa po to, żeby ten stan przywrócić. Żebyś miał możliwość żyć w spełnieniu. Wiesz, religia nam pokazała, że religia to jest zwykłe zakładanie kajdanów, ale nie taki jest Bóg. Bóg zna Twoje pragnienia i On chce je realizować razem z Tobą. On Ciebie stworzył i dobrze wiedział, co robi. Dobrze wiedział, co wkłada w Twoje serce i zna Cię lepiej niż ktokolwiek inny. Wiesz, Jego miłość wypełnia każdą pustkę w sercu. Każdą pustkę w moim sercu wypełniła Jego miłość. Jego moc uzdrawia każdą chorobę. Tak jak i mnie uzdrowił. I wiesz, nie wierzę dzisiaj, że można być spełnionym poza Chrystusem. Nie wierzę, że można być wolnym poza Chrystusem. I to jest takie proste, bo nie musisz zapracowywać. Wystarczy zdecydować się. Otworzyć swoje serce przed Chrystusem. Narodzić się na nowo. I to jest wszystko. Ja, gdy to zrobiłem w tej ciemnej piwnicy, nie stałem się lepszym człowiekiem. Ale stałem się nowym stworzeniem, po prostu. Jakbym już nie był więcej z tego świata. I Ty możesz mieć tak samo i dzieli Cię to tylko decyzja. Tylko decyzja. Nie możesz na to zapracować. Nieważne, czy jesteś dobrym, czy złym człowiekiem w swoim mniemaniu. Nieważne, czy zawaliłeś w swoim życiu, czy wszystko miałeś poukładane. Bez Chrystusa nie masz nic. Bez Chrystusa nie masz nic.